Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest dzisiaj 14 stycznia 2023 rok. Jak wasz 13 stycznia, piątek? Mam nadzieję, że dla wszystkich był udany. Co dzisiaj? Co na dzień 14 stycznia? Tu świeczuszka nam się pali. Zawsze się pali świeczuszka. Jakieś światełko z aniołami. O, pokażę wam? Pokażę. Z aniołami. Świeczka to jest w ogóle woda. Jakiś... Co aniołowie? Co karty Archanioła Michała chcą nam powiedzieć? Co one chcą nam powiedzieć? Co mamy dzisiaj? Jaką wiadomość? Archaniele Michale, od ciebie. Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. Proszę, pomagaj mi wyraźnie słyszeć, widzieć, czuć i znać Boże wskazówki, o które prosiłem i modliłem się. Pozwól mi trzymać moje ego z boku, abym przepełnił się Twoją mądrością dla mojej własnej korzyści i dla tych, którzy są wokół mnie. Przepiękna karta. Ta karta daje nam poczucie pewności siebie, poczucie pewności tego, co czujemy. To też jest długi temat. Nasza wewnętrzna intuicja to jest głos naszej duszy. Nasza dusza dokładnie wie, czego my pragniemy. Wszystko to ustala się w planie przedurodzeniowym. Dusza, zanim zejdzie na ziemię, ona sobie tworzy plan przedurodzeniowy, plan urodzeniowy, plan na to wcielenie, na dane wcielenie. Wyznacza sobie, czego chce doświadczyć, co chce odpracować, czego chce się nauczyć. I tą mądrość i te umiejętności rozwija w danym wcieleniu. Głos, który często słyszymy w środku, coś nam gdzieś tam podpowiada, często jest ignorowany, bo jest nierozpoznawalny. Ci, którzy już nauczyli się tego, żyją w tym poczuciu pewności, że są duszą w ciele, to jest ten moment przebudzenia się, to jest to przebudzenie, że jesteśmy duszą w ciele, że jesteśmy tutaj podoświadczać, ale też pozażywać ziemskiego życia, że... Oj, to tutaj już się nie będę rozgadywać, bo ja też na ten temat nie skończę mówić. Ale w każdym bądź razie wszystko, co dostajemy ze środka, mówi do nas nasza dusza. Często też jest tak, że ta wewnętrzna intuicja czasami może nam się wydawać, że podpowiada nam źle, a zewnętrzne bodźce wskazują na to, że mamy zrobić coś innego. I to jest to nasze ego też. O, to jest to nasze ego też, które nam tłumaczy. O, tu nie, tak to jest niemądrze, tak to jest mądrzej i lepiej. I często idziemy za tym naszym ego, za naszą głową. Ale ego, trzeba się zaprzyjaźnić z ego. Z ego trzeba się nauczyć żyć. I kiedy ego jest nam potrzebne, to jest nam potrzebne, bo gdyby nie to ego, nie radzilibyśmy sobie tutaj na ziemi. I trzeba z ego rozmawiać. Egusiu, mój kochany, teraz ty sobie poodpoczywasz, a ja sobie z moją duszą pogadam. Egusiu, mój słodki, teraz ty sobie tu posiedź, a teraz ja sobie coś porobię, tak? Teraz ja sobie spełnię swoje marzenie, które bardzo pragnę i dzięki temu marzeniu będę czuła się szczęśliwsza. I wtedy ego nam nie przeszkadza. Często ego w związkach partnerskich. O, tu tego nie rób, tu nie, tu rozsądnie tak musi być. Nie. Czasami warto posłuchać serca i iść za głosem serca. Nie patrzeć na to, co będzie dla nas lepsze, a co nie. Przeczytam wam opis teraz karty. Archanioł Michał wie, że twoje uczucia są niepewne i pomieszane. Więc wysyła ci tę kartę jako weryfikację tego, czy słyszysz go dokładnie w myślach, pomysłach i uczuciach. Ostatnio miałeś poczucie, że musisz podjąć działanie, jednak wahałeś się i z powodu strachu, że wykonasz niewłaściwy ruch, karta ta potwierdza, że owe zmiany są bezpieczne. Możliwe wybrane znaczenia.
możliwe wybrane znaczenia dla tej karty. Twój nowy pomysł jest odpowiedzią na modlitwę, więc działaj zgodnie z nim. Uczucie, które otrzymałeś, jest bardzo ważne. Jeżeli nie ufasz osobie, tylko sytuacji, bierz pod uwagę te uczucia. Jesteś prowadzony przez wewnętrzne wskazówki. Nawet gdy nie widzisz ich, zawsze za nimi podążaj. I modlitwa. Modlitwę przepiszę w opisie karty, więc będziecie mogli sobie ją przeczytać i stosować, zapisać gdzieś ją i prosić Michała Archanioła, żeby wam pomagał, żebyście usłyszeli. Ja czytam kroniki Akaszy. Zajmuję się czytaniem kronik Akaszy, jestem konsultantem. Zapraszam również na sesję, ale często jest tak, że w momencie, kiedy uczymy się kronik Akaszy, uczymy się otwierać na tą przestrzeń, na odczyt tej przestrzeni, to potrafią wszystkie dusze, bo kroniki Akasza jest to przestrzeń miłości, jest to eter, jest to ogromna wiedza. I kroniki Akaszy jest to zapis naszej duszy. I każdy w miarę rozwoju, bądź w miarę otwierania się na tą przestrzeń taką wrażliwą, sensitive, tą delikatną, potrafi zajrzeć do swoich kronik. Każdy do swoich kronik potrafi zajrzeć, jak potrafi do swoich zajrzeć i ma czyste intencje, ma czyste serce, to też potrafi zajrzeć do kronik drugiej osoby. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby w kronikach, jak się uczymy, jak zaczynamy pracować, często jest tak, że dostajemy jeden bodziec, albo dostajemy obrazy, albo coś słyszymy, albo coś czujemy. I wtedy uczymy się otwierać inne kanały przesyłu, jak ja to mówię. Ja na początku czułam, miałam taką wewnętrzną wiedzę. Później prosiłam, żebym zaczęła widzieć i te obrazy zaczęły mi się pokazywać, zaczęła słyszeć i to tak samo. I w miarę rozwoju jednego kanału, jak on już był fajnie rozwinięty, on był taki, już wiedziałam, jak się nim posługiwać i się na niego otworzyć, otwierał mi się następny kanał. I teraz tutaj tak pięknie jest napisane, pozwól mi wyraźnie słyszeć, widzieć i czuć. Proście. Proście o otworzenie tych kanałów widzenia, słuchu i czucia. Czasami jest tak, że też patrzymy na coś, ale czegoś nie widzimy. Tak samo możemy nie dostrzegać właśnie tych wskazówek. A aniołowie się z nami komunikują, podpowiadają, nasze wewnętrzne głosy, nasza wewnętrzna intuicja też nam cały czas podpowiada. Jesteśmy cały czas prowadzeni. W momencie, kiedy o to prowadzenie poprosimy, na moim kanale właśnie dzisiaj też ukazuje się książka, którą będę czytać, Wielka Księga Aniołów, przepiękna księga opowiadająca o aniołach. Więc zapraszam do odsłuchania. Pozdrawiam serdecznie, słuchajcie, życzę cudownego dnia, do usłyszenia jutro.